Hejka kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A, czyli z pytaniami, które będą dotyczyć Lili pobytu w przedszkolu, ogólnie przedszkola tutaj w Belgii. Więc mam nadzieję, że spodoba Wam się taki filmik. Ja pokrótce odpowiadałam na te pytania na Instagramie wideo, ale ja sobie zdaję sprawę, że po prostu niewiele z Was posiada, to znaczy... Niektórzy z Was nie posiadają tego jednak Instagrama i nie możecie mnie tam śledzić, więc chciałabym Wam tutaj poodpowiadać szybciutko na te właśnie pytanka, które głównie się powtarzały, zadawaliście mi ogólnie. Więc czy spodobało mi się w przedszkolu wygląd, wystrój i wyposażenie? Na początku ja byłam oczywiście obejrzeć szkołę, żeby zdecydować się, czy tam Lili powinna pójść. Więc jeżeli chodzi o wygląd szkoły, to jest naprawdę bardzo fajne. Jest w kształcie tak jakby litery U. Jest tam połączona żłobek, przedszkole i podstawówka. Obok, troszkę dalej, jest college. I w sumie no to szkoła jest bardzo taka nowoczesna, bardzo dużo... Mają jakby zabawek, wyposażenia, posiadają jakieś tam nawet sale gimnastyczne dla przedszkolaków, jak również stołówkę, sale takie swoje, każda jakby grupa ma swoją salę. Moja Lili jest w grupie kaczuszek i jej znak rozpoznawczy to konik wodny. Także tam jest takie właśnie coś, że każde dziecko jakby, każda grupa ma jakiś znaczek, na przykład, że należą do kaczuszek, do rybek czy do czegoś. No i Lili w kaczuszkach ma swój znaczek nad wieszaczkiem, także to taka ciekawostka. Jakie są opłaty? Właśnie bardzo dużo osób pytało o opłaty tutaj. Ogólnie jest tak, że 45 euro za cały rok się płaci maksymalnie. Jednak, jeżeli chcemy oczywiście dać dziecko na świetlicę przed zajęciami lub po, to jest koszt 75 centów za każde rozpoczęte pół godziny. Czy to dużo? Nie wydaje mi się ogólnie, ale no wiecie. Co jeszcze bym tutaj chciała dodać? Jeżeli chodzi o opłaty, to wiadomo, płaci się za jakieś zdjęcia klasowe, jak również się płaci za... Czekajcie. Jak dziecko zostaje w szkole na przerwie obiadowej, to dostaje mleczko, wodę, nie wiem czy zupę, nie jestem pewna, nie wiem czy to w tej szkole było, ale w każdym razie płaci się tam jakieś też centy za, nie wiem, 25 centów czy 50 za właśnie to, że się dostaje to, te mleczka i tak dalej. Więc to są takie jakieś drobne opłaty, to myślę, że 50 euro nie będzie przekraczać tak na miesiąc. Jeżeli będzie wymagane no, świetlica i właśnie to, że dziecko będzie pobierać te mleczko. Jak Lili zareagowała na przedszkole? Lili zareagowała bardzo tak zdystansowanie, wręcz na początku tak chodziła, wiecie, przy mnie, ale poszliśmy do sali, poznaliśmy tam właśnie panią, która wzięła ją za rączkę, popokazywała jej zabawki, więc już troszkę się oswoiła i już było troszkę lepiej. Ogólnie Lili teraz jest już drugi dzień w przedszkolu, właśnie niedługo za pół godzinki będę wychodzić po nią. No i pierwszy dzień wyglądał tak, że Lili weszła do przedszkola, pożegnałam się z nią i wszystko ok. Ja wracam po nią, a ona tylko mnie zobaczyła, to się popłakała. Powiedziała, mamo wróciłaś, wiecie co, ja myślałam, że serce mi pęknie. Ogólnie, no... Pani powiedziała, że pierwszy dzień wygląda w ten sposób, że w sali jak byli to było wszystko ok, ale jak już wyszli na dwór to płakała i chciała do mnie, więc no wiem, że to będzie ciężkie na początku, ale jakoś dajemy radę. Czego dowiedziałam się ogólnie tam o tym przedszkolu? W sumie wszystkich takich najprostszych, najpotrzebniejszych informacji, które no myślę, że każdy rodzic chce wiedzieć, zanim zapisze dziecko do szkoły, więc tutaj tak jakoś nie mogę Wam powiedzieć dokładnie. No wiecie, no dopytałam się o dokładną godzinę przyprowadzania dzieci i to jest tak, że można od 6:30 na świetlicę ją dać. Świetlica jeszcze do 18:00, a zajęcia są od 8:40 do 15:15. Czy blisko mamy przedszkole? Przedszkole mamy jakoś tak z Lili, jak idę to z 10 minut, a jak idę sama to tak z 5-6, więc dosyć blisko, nie narzekam. W jakim języku Lili będzie musiała mówić w przedszkolu? Więc Lili oczywiście mówi po polsku, dlatego że innego języka nie nauczyła się.
no nie umie po prostu, więc no musi coś tam podłapywać po tym niderlandzku. Ja zawsze mówię po holendersku, ale to jest niderlandzki, tak wiecie, ale mówię po holendersku tak typowo po polsku. I po prostu Lili musi się nauczyć troszkę tam przebywać. Ja jestem z nią w domu i sama się z nią uczę tego języka, bo wiadomo, że mi też się również przyda. Także no mam nadzieję, że jakoś to będzie, że z czasem podłapię i będzie jeszcze mnie uczyła wszystkich słówek, także wiecie. Tutaj pytanie było odnośnie tego, kiedy Lili poszła pierwszy raz do przedszkola, więc 19 kwietnia, a 16 kwietnia będziemy oglądać szkołę. W jakim języku rozmawiałaś z dyrekcją? Mówisz po niderlandzku? Nie, kochani, ja ogólnie sytuacja wyglądała tak, że na spotkanie dostałam tłumacza. Moim tłumaczem był 15-latek, ale powiem szczerze, że spisał się bardzo dobrze. I właśnie był on Polakiem, który 13 lat bodajże już mieszka tutaj w Belgii, więc język również belgijski zna. Belgijski, teraz już w ogóle mówię, niderlandzki. I po prostu on był tłumaczem, aczkolwiek na początku miało być tak, że będziemy się porozumiewać po angielsku, ale bardzo się cieszę, że dostałam tłumacza, bo mogłam o więcej zapytać. No i tutaj właśnie pytanie pojawiło się, dlaczego nie dałam Lili do polskiego przedszkola? Otóż tutaj, bynajmniej ja o tym nie wiem, nie ma polskich przedszkoli. Wiem, że są wielojęzyczne, ale nie wiem, czy tutaj w moim regionie. Tak czy siak, no wiadomo, że ja nie będę też jeździć z dzieckiem, nie wiem, 2 godziny do szkoły, kiedy szkoła jest pod, jakby pod domem. Tak czy siak, bym musiała się nauczyć jakiegoś języka. W tym wypadku będzie to właśnie niderlandzki, więc no... Widzicie, jak to jest. Ile godzin dziennie Lili będzie w przedszkolu? Na razie puszczam ją na te standardowe godziny, czyli od 8.40 do 15.15. Jednak jak zacznę pracować i będę musiała na przykład szybciej pójść do pracy, to może ją tam chwilkę wcześniej zaprowadzę, ale będę starała się nie pozostawiać jej na cały dzień w szkole, wiecie, od 6.30 do 18.00, tylko będę starała się zawsze ją tak na tą 15.15 odebrać. Tutaj pytanie troszkę nie związane z przedszkolem, bo czy Lili mocno odczuwa zmianę, rozumie już, że teraz tutaj będzie mieszkać? Czasami jak oglądam moje stare vlogi, to pokazuje, że chce właśnie tam do domu, bo tam ma swój pokoik. Tutaj też oczywiście ma pokoik, ale wiecie, dziecko było bardziej tam przyzwyczajone. Na razie wydaje mi się, że nie, jakby nie przyswaja tej informacji do siebie, ale myślę, że już się tutaj poniekąd zadomowiłam. Bo już wie, gdzie co wszystko leży i już rozdrabia, także no myślę, że dużo czasu nie potrzebowała. Na pewno jakąś zmianę odczuwa w stosunku do tego otoczenia, do tego, że się już nie widujemy ze znajomymi, z rodziną. No ale wszystko z czasem, nie da się niczego tak jakby do wszystkiego przyzwyczaić od razu. I tutaj jest pytanie, czy to jest publiczne, czy prywatne przedszkole. Ja nawet nie wiem, czy tu są prywatne przedszkola. W każdym razie ja jestem w publicznym, tak jak powiedziałam, jest to połączona podstawówka razem z przedszkolem. I właśnie dalej tam obok jest college, więc to jest zwyczajna taka, wiecie, standardowa. To tak jak u nas, takie państwowe, o. Ktoś tutaj zadał, w jakim mieście jest to przedszkole. My mieszkamy w miejscowości Arendonk. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, pewnie nie, bo chyba tutaj mówią Arendonk, coś takiego. Ale pisze się Arendonk. I właśnie tutaj jesteśmy w Belgii i tutaj jest to przedszkole. W sumie tutaj chyba są 3 szkoły, ale właśnie nasza jest taka jedna z większych. Pytanie, czemu nie poczekaliście do września na posłanie do przedszkola? Z tego względu, że chciałam już tutaj podjąć pracę i ogólnie był taki plan, że jeżeli tu coś nie wyjdzie, to we wrześniu wrócimy do Polski. Jednak jak Lili nie dostała się do wybranego przedszkola, no to musiałam działać, tak? I właśnie tutaj te 3 miesiące do wakacji, które nam pozostały, to są takie jakby awaryjne. Ale no chcę spróbować zobaczyć, czy po prostu pogodzimy to wszystko w tym czasie, tak na szybko, a Lili od września pójdzie do takiej klasy, która się nazywa klasą
klasą pierwszą przedszkolną, o w ten sposób, bo teraz ona jest w takiej przedszkolnej, taką klasą wstępną, gdzie dzieci mogą dołączać podczas jakby podczas trwającego roku szkolnego, po każdych jakby feriach. Coś takiego tu jest. Pytanie. Uczycie Lili chociaż kilku potrzebnych słów w wymaganym języku typu pić, jeść, siku i tak dalej. A więc oczywiście, że tak. Ja ogólnie przed przyjazdem jeszcze w Polsce puszczałam Lili jakby holenderskie, takie wiecie, niderlandzkie jakieś nauki słów, kolory i tak dalej. Wiadomo, że ona nie mówi tego jeszcze, ale na pewno już jest troszkę osłuchana. Przed pójściem do przedszkola nauczyłam ją właśnie jak mówić na siusiu, mówiłam, że pipi się mówi, na kubkę kaka, no takich jakichś podstawowych słów, hoj, huje morche, czy dui, czy coś takiego, takie dzień dobry, wiecie, cześć, to uczyłam ją, wiecie, sama też się uczę cały czas. Nie wiem, mówiłam, żeby mówiła Ich bin Lili, czyli jestem Lili. Wiecie, takie słówka, które myślę, że powinna znać. Nie wiem, jakiś szpil, nie wiem, żeby bawić się. No wiecie, takie, żeby mogła jakoś tam osłuchać się między dziećmi. Myślę, że tutaj jak wraca do domu i coś jest puszczane, to na pewno coś przyswaja. Na pewno się tym bardziej osłuchuje i może z czasem będzie jej po prostu coraz łatwiej. Ogólnie, kochani, to były takie, no właściwie większość z tych pytanek. W sumie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, to kierujcie. Ja odpowiadałam na te, co na Instagramie wybrałam sobie. I ogólnie wiem, że jeszcze dużo z Was ma jakieś pytanka, ale niestety już zbliża się godzina 15 i będę musiała lecieć po Lili, więc właśnie nie mogę jakby tutaj Wam za wiele poopowiadać, a chciałam bardzo nagrać przed jej przyjściem filmik, także mam nadzieję, że to docenicie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!